Elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to trasy rowerowe na pałukach. Pałuki, czyli Żnin, Biskupin, Wenecja i okolice. Pewnie niejednemu dobrze znane, ale dzisiaj będę Wam chciał pokazać cztery trasy rowerowe, które dla Was przygotowałem przy współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Dzisiaj pogoda nie najpiękniejsza. W chwili obecnej było około 5-6 stopni. Od rana była dosyć gęsta mgła, ale ta mgła to powoli przechodzi. W dalszej części będzie trochę ładniej. Zaczynam w takim klimatycznym miejscu. Przejadę kawałek i zaraz powiem nieco więcej. Swoją pierwszą dzisiejszą przygodę zaczynam w miejscowości Żnin, nieopodal Cukrowni, która jest dosyć bardzo ciekawym miejscem i dobrą na przystanek. Zaczynam też dzisiaj od małej transy 17 km wokoło jeziora Żnińskiego. Następnie wracam i zrobię nieco dłuższą rundę, już później 60 km. Po czym wracam i będę mógł Wam pokazać nieco więcej. Następnie przenoszę się niedaleko miejscowości Pniewy, gdzie będzie już troszeczkę bardziej klimatycznie i mam nadzieję, że pogoda już będzie nieco ładniejsza, żeby móc pokazać Wam nieco lepsze ujęcia. A póki co jadę, aby za bardzo się nie wychładzać, bo naprawdę nie jest na początku dnia nie jest dzisiaj za ciekawie. Teraz a póki co zaczyna się szutrować z dala od aut. Jak widać, o, utwardzona ścieżka, raz szersza, raz węższa. Ale zobaczymy, co to będzie dalej. O, proszę, jakie rarytasy. Początek naprawdę świetny. Zwierzaczki. Nie wiem, czy to widzicie. Patrzy, patrzy. A, poleciała. Uwielbiam takie momenty. Dobra, koniec ścieżki rowerowej, ale to nie oznacza, że to koniec czegoś dobrego, bo trasa nadal jest bardzo utwardzona. Jest i część trochę mniej utwardzona, ale nie ma jakiejś tragedii. Jedzie się nawet przyjemnie i jest taki klimatyczny mostek, gdzie zaraz prowadzi nas na wąską ścieżkę. Dobra, połowa trasy już za mną. Pierwsza część była taka bardziej troszeczkę uterenowana. Początek był nawet bardzo łagodny, spokojny. Choć końcówka była troszeczkę już wymagająca, ale nie jakaś tragiczna. A teraz część bardziej asfaltowa, więc jeżeli ktoś się zmęczył w pierwszej części, tak na drugiej może sobie spokojnie odpocząć. Słoneczko gdzieś tam próbuje się przebić, ale jeszcze mu trochę brakuje, więc będzie potrzeba na to czasu. Za to ja już kończę powoli pierwszą trasę i czas na drugą, nieco dłuższą, o ponad 60 km. Thank you.
Dobra, trasa Pałuki, dzień drugi, znaczy trasa druga, Pałuki, trzeba się przebić przez centrum. Na razie jest jakaś ścieżka rowerowa, zobaczymy jak będzie dalej. Jest i staróweczka. Dobrze, dobrze. Na chwilę odbiłem z trasy, bo przy Centrum Sportów Wodnych jest chociażby molo. Haha. Zabrałem Krosa na molo. I co? Nawet nie trzeba jechać do Sopotu. Widzicie? Kujawy nie gęsi swój Sopot mają. Ale fajnie, cisza, spokój, asfalt ładnej jakości, piękne widoki. Choć jeszcze troszkę przyćmienione przez mgłę, ale myślę, że to już kwestia czasu. Już niedługo. Robi się ładnie, zdejmie się kurteczkę i będzie elegancko. W chwili obecnej jestem w miejscowości Wenecja, a ten kto dobrze wie, Wenecja jest znana z kolejki wąskotorowej, która powoli chyba ustawia się do startu. No, jest i Wenecja, jest i kolejka wąskotorowa. Oczywiście za dzieciaka jeszcze na wycieczce z podstawówki, było bardzo, bardzo dawno. Z chęcią bym wszedł do środka i pozwiedzał, ale nie dzisiaj, bo zaraz czeka kolejna atrakcja. No i nie trzeba daleko jechać, bo już parę, 2-3 km i mamy muzeum w Biskupinie, czyli takie bardziej obiekty archeologiczne. Leszek Biały. Nie znam gościa, ale coś tu się nie zgadza. Tam było napisane, że kilometr do pomnika, a tu jest kilometr. No to już jest. Zaczyna się robić ciepło, więc się trochę rozebrałem. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Powoli już zaczyna być 11-12 stopni. Jeszcze z godzinka i będzie samo południe, więc będzie już naprawdę optymalnie ciepło. Dobra, na tej trasie spotkamy kolejną atrakcję, jaką jest Pałac Grochowicka Szlacheckie, który znajduje się za tymi drzewami. I jest otwarty od godziny 12, ale to nie problem, żeby go wam pokazać. Obecnej jesteśmy na asfalcie, gdzie prowadzi szlak piastowski. O, a tu jaki widok ku moim oczom. Ale ładnie to wygląda. Miejscowość Rogowo. No.
zaraz za tą ładną ścieżką przy jeziorze Rogowskim jest taka Aleja Niepodległości, gdzie jest miejsce na przystanek. A powoli zbliżam się do połowy trasy, więc chwilę odpoczynku nie zaszkodzi. Takie stare, opuszczone budynki. Zapewne były tutaj jakaś hodowla zwierząt, ale już pewnie dawno nie ma. To był taki budyneczek i tutaj kolejny, ale tutaj niestety nie można oficjalnie wejść. Obiekt chroniony. Dobra, jest stary rozwalony młyn. Tam dalej w miejscowości Recz jest ten dom chrobry, a ja muszę tam prosto na pole. Jest i wełna. A wełna to po prostu taka rzeka, która naprawdę długo, długo się wije po Polsce. Ła. No niestety, to miejsce, które jednak trzeba będzie ominąć na trasie. No szkoda to omijać, bo fajne miejsce, no ale co zrobić? Dosyć ryzykowne. Dobra, w miejscowości Żerniki jest kościół, który z oddali robił dosyć fajne wrażenie. Zobaczymy jak z bliska. No, tu jakaś stara dzwonnica czy coś. No ładnie. No i małymi kroczkami zbliżam się do Żnina. Na razie póki co do Żnin wieś. I jakieś 4 km i będę w centrum. Ostatni odcinek drogi jest głównie asfaltowy i po części całe szczęście, bo mocno wieje, strasznie, masakra jakoś. No i kościółek, który wam pokazałem, to tak naprawdę ostatnia atrakcja na tej trasie. Czas coś zjeść i ruszyć w dalszą drogę. No dobra, pojedzone. Mam nadzieję, że wystarczy mi jeszcze zapasu na jakieś 50 km, bo tutaj będą dwie traski, jedna 35 km, druga chyba około 16. Teraz zaczynamy w małej miejscowości Ostrówce, gdzie jest cisza, spokój. I tutaj będą raczej takie trasy bardziej spokojne, ale na ile to się okaże. Cisza, spokój. Nic się nie dzieje. Ładne widoki. Na dzień dobry parę chopek. Idzie się zmęczyć. Nie za długich, ale w nogi wchodzą. Tym bardziej jak już człowiek troszeczkę zastygł. Lubię takie momenty, gdzie jesteśmy nieco wyżej i w dole widać jeziorko czy też wodę. Ale no jedziemy górą. Ale poznajcie, no ładnie to wygląda. Jaki tu jest piękny las. Nie, no aż muszę zdjęcie zrobić. No, początek trochę bardziej wymagający. Teraz nie dość, że pod górę, to jeszcze ta nawierzchnia nie jest super gładka, a nawet wręcz przeciwnie. Ale myślę, że zaraz to zrekompensują jakieś widoki albo inne atrakcje. Miejsce, w którym można sobie spokojnie wypocząć. W końcu trochę utwardzonej drogi. Póki co. Ale fajnie, że w końcu słoneczko wyszło tak w pełni. Aura dopisuje, cieplutko jest. Więc można jeździć. Czego chcieć więcej. Jest i trochę otwartej przestrzeni. Ładna boczna droga asfaltowa. W oddali widać chyba kopalnie, obok której będziemy przejeżdżać w drugiej części trasy. Ale wieje dzisiaj. Znowu. Jakby ktoś powiedział, że a u was na Kujawach to płasko, to za to my mamy wiatry. Naturalna symulacja jazdy pod góry, pod górę. Thank you.
Taka ładna taka alejka rowerowa. Tuż przy stadionie. Nie zwróciłem uwagi, co to jest za miejscowość. Ale może Barcin? Chyba Barcin. Tu przy cementowni Kujawy jest dosyć ruchliwa droga, ale na szczęście jest jakaś ścieżka rowerowa. Ok, w połowie trasy dojeżdżamy do miejscowości Piechcin, a tutaj warto odwiedzić jedno miejsce, które jest zwane Lazurowym Jeziorem, wybrzeżem. Jest to piękne, czyste jeziorko po wykopaliskach i odbywają się tam nawet nauki nurkowania, bo widoczność jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Kolejka sobie wozi kamienie, zapewne do cementowni, jak śmiem się domyślać. Tutaj teren trochę taki bardziej przemysłowy, ale jak dla mnie ma to jakiś swój urok. Tu jakaś ciemna hałda, tu jakaś jasna hałda. Nie każdemu musi się podobać. W tym miejscu przebiega południk geograficzny 18 stopni. Powinno być taką kreską narysowane tutaj, gdzie to idzie. Jakiś stary budynek opuszczony. No ładny. Szkoda, że zaniedbany. O, ale się szykuje. Ale będzie zaraz. Jeszcze chwila. Jest. Ale piękny suterek. O! Idealny. No nic, przede mną ostatnie 10 km tej trasy. Przede mną jeszcze ostatnia trasa 16 km po bardziej leśnych terenach. Ale zobaczcie, jaka ładna aleja modrzewiowa. Tak to ładnie wygląda. Dobra, podsumowując tą trzecią trasę tego dnia, no to jest ona taka urozmaicona, a szczególnie na początku i wydawało się, że będzie ona bardzo trudna, ale tylko na początku jest taka trudność, a później to głównie asfalty, ścieżki rowerowe, boczne drogi, mało uczęszczane, jak widać, no, z ładnymi widokami. Teraz czas na ostatnią trasę. Dobra, start ostatniej trasy zaczyna się w środku lasu, niedaleko startu poprzedniej trasy, więc nie trzeba przejeżdżać samochodem, można sobie przejechać po prostu rowerem. W chwili obecnej trasa dosyć utwardzona, oczywiście bardzo zalesiona. Niestety lasy trochę przesłaniają, ale tu jest bardzo dużo jezior na tak małym odcinku i
gdzie by nie odbić, delikatnie na lewo, ewentualnie tam gdzieś delikatnie na prawo, to są jeziora. Patrzę na mapie, mówię, o, będzie jeziorko, a tu takie jeziorko jest, o, proszę. No nie, czasami idzie się zdziwić. Ostatnie 2 km do zakończenia dzisiejszej przygody. Ta trasa była taka spokojna, cicha, spokojna. Cały czas las, las, las. Trochę momentami asfalty, tak jak w tym momencie. Trochę leśne drogi. Wszystko, co miało być, to było. Zaraz poszukam jakiejś fajnej miejscówki, aby zakończyć, podsumować całą tą imprezę. Cieszę się, że zdążyłem jeszcze w miarę zawidnego, chociaż już niestety słoneczka nie ma. Miałem nadzieję, że będzie jeszcze jakiś taki ładny zachód słońca, ale niestety raczej się nie załapię na to. No cóż, szkoda. Nareszcie jest w miejscowości Pniewy jakieś jeziorko, które było blisko drogi. I zrobię sobie chwilę pauzy, aby pocieszyć się tą chwilą. Mamy jaka fajna wysepka. Ale teraz tak, podsumowując. Pałuki, czyli Żnin i okolice, bardzo fajne rejony, myślę, że jest jeszcze wiele do odkrycia, a zresztą pewnie wiele rzeczy już zostało odkryte, bo jeżeli klika w bardzo tych rejonów, to nawet na sklepie Google Play może sobie znaleźć aplikację o nazwie Pałuki i tam są wszystkie atrakcje, jakieś też trasy rowerowe, naprawdę bardzo fajna aplikacja, gdzie możecie się dużo dowiedzieć rzeczy, więc zachęcam, prócz tych tras, co ja wam tym razem pokazałem, możecie też poszukać czegoś dodatkowego. Tak, za pierwszym razem zrobiłem 85 km, teraz będę miał jakieś 55, czyli łącznie daje to 140 km. Licząc od centrum Żnina do tutaj tego miejsc, do tych miejsc tutaj startu, no to jest jeszcze jakieś 10 km w jedną stronę, więc jeżeli wszystko bym przejechał rowerem, byłoby łącznie 160. Niestety dla mnie dzisiaj każda minuta się liczyła, bo wiedziałem, jaka jest pogoda. Jest to koniec października, tuż przed zmianą czasu, więc te dni już są stosunkowo krótkie, więc też no, nie miałem dzisiaj tak czasu, żeby móc przejechać sobie tutaj wszystko rowerem. Wiadomo, 160 km nie jest mało, nie jest dużo, dla tych, co jeżdżą dosyć sporo, no to myślę, że to będzie dystans, który jest do pokonania na jeden raz. Dla osób takich bardziej rekreacyjnych można sobie to fajnie podzielić na przykład na 2 dni, zwiedzając te wszystkie atrakcje typu właśnie kolejka wąskotorowa w Wenecji czy Biskupin. Czy też tam wiele innych atrakcji można też podzielić na więcej dni, bo jest tutaj co zwiedzać. Naprawdę bardzo fajne rejony. Oczywiście piszcie w komentarzach, jak wam się podobało i czy zamierzacie się tutaj wybrać, ewentualnie co warto jeszcze tutaj zwiedzić. Niestety jest to ostatnia trasa przy współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. To była dla mnie bardzo fajna, tak powiem, przygoda, nowe doświadczenie, gdzie mogłem połączyć przyjemne z pożytecznym i przy okazji pokazać wam rejony tutaj wkoło, bo akurat od dłuższego czasu planowałem, aby pojeździć nieco dalej, trochę pozwiedzać tutaj naszych okolicznych dróg, nie sam Wocławek i okolice, tylko troszeczkę gdzieś dalej. I w końcu miałem okazję i się cieszę z tego powodu, bo było warto. Myślę, że zrobię jeszcze takie ogólne podsumowanie tych wszystkich tras, która mi się najbardziej podobała i która
które rejony były najfajniejsze. Ale cóż, to koniec. Wszystko co dobre szybko się kończy, chociaż to nie było szybko, bo to były 2 miesiące, można powiedzieć, solidnej pracy. Wy oglądacie, nie wiem, jakieś 15, 20, może 30 minut filmu. Dla mnie to było kilka dobrych dni wyjęte z życiorysu, nie licząc samego objeżdżania, które oczywiście jest najfajniejsze, ale same przygotowanie trasy, sprawdzenie je, czy na pewno one będą dobre, ewentualnie jakieś drobne poprawki, nagrywanie materiału, opisy itd. itp. No ale to już nie będę Wam, że tak powiem, zdradzał szczegółów. To już pozostawię dla siebie. Było. Naprawdę było bardzo fajnie, aczkolwiek no trzeba na wszystko znaleźć czas. No na wszystko potrzeba czasu. To nic. Cóż, pokażę Wam jeszcze ten piękny widok. Fajnie by to było, akurat jakby było słoneczko, no ale no nie można mieć wszystkiego. Jakby był taki ładny zachód słońca, czerwone niebo. No oczywiście można by było wziąć i wrzucić to do jakiejś aplikacji AI i przerobić, że jest tu piękny zachód słońca, no ale po co? I tak jest ładnie. To co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.